Ja mam na imię Zuzia. Ja mam na imię Rozelka. A dzisiaj przygotujemy dla Was film pod tytułem Ciecznie Mietuszka. Będzie do tego potrzebna woda, mąka ziemniaczana, miska i miarka. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. Na początek będzie potrzeba, trzeba będzie wsypać mąkę ziemniaczaną. A więc tak, jeżeli chcecie, żeby ta ciecz Wasza była bardziej taka, no, bardziej taka gęstsza, to wsypcie po prostu więcej mąki. Jeżeli chcecie zaś, żeby ta ciecz była bardziej rzadka, wlejcie więcej wody. A więc tutaj Rozelka wsypuje. Na razie mamy już 3 miarki. No, to mniej więcej tyle, jeszcze czwartą wsyp i ja wleję wodę. No. Takie niepełne są. No. I mamy... są po 100 ml. No. No i tak mniej więcej już mamy te 3 miarki. No to wlewamy już tą wodę. Tak na oko. Tak mniej więcej. Tak, jeżeli będziecie już uważać, że tyle wystarczy, to tyle wystarczy. Ja wleję jeszcze tak ciut. Bo, dobra, jeszcze trochę. No już? Dobra, to jest tak, no. I teraz musimy to zmieszać, tylko nie wiem czym. Tutaj może już zmieszamy sobie, dobra, już widelcem sobie zmieszajmy. Widelc. Tak, tak samo będzie działało. A więc tak, teraz będziemy zmieszać. Dobra, Rozalka, ty to weź mieszaj, a ja będę może jeszcze troszeczkę tak się tutaj zaleję. Czekaj. Dawaj, o jasno, no dawaj. Teraz no. Nie do wymieszać, jest takie twarde. Czyli to może. Bo to wiesz. To musi być, powinno być całe zalane. To zalej. To. Może ja zaleję, słuchaj, jeszcze więcej. Czekaj, nie, właśnie, bo tu jest tak rzadko. No to właśnie o to chodzi, wiesz? Musimy to przesunąć. Sprawdzić, czy ten nasz eksperyment się udał. Musimy. Tutaj trochę zdejmę. Najpierw musimy uderzyć w to ręką, jeżeli się rozpryśnie, to... To znaczy, że jest za dużo wody. A jeżeli się nie rozpryśnie, to znaczy, że jest idealnie. Najpierw ja spróbuję, później Rozalka. Nie, i teraz Rozalka, dobra. 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 Czyli, że jest dobrze, ale teraz jeszcze jedna jest sprawa, musimy włożyć palec. Jeżeli on będzie się zatapiał w tej cieczy, to znaczy, że jest idealnie i super. Ja położę tutaj palec i topi się. Tylko też nie można za długo trzymać. Tak, on powinien sam tam... Dobra, uwaga. Wpaść, no. Ale fajnie. No i teraz najfajniejsza część tego wszystkiego Wam pokażemy. Jest taki dzień w roku jak Prima Aprilis i myślę, że każdy z Was ten dzień zna. Ja na przykład w Prima Aprilis robię właśnie taką ciecznię niutonowską i potrafię na przykład z tym zdenerwować swoją mamę. Czemu? Spójrzcie, mam teraz taką kulkę i teraz zobaczcie, co się będzie z nią działo wtedy, kiedy rzucę ją o blat. Ona się... będzie rozpływała. Mniej więcej tak jak lód, kiedy jest jakieś mocne słońce, czy coś tam z tego, zobaczcie. To się rozpływa. A zobaczcie, że jak tłukę, to jakby... nic, po prostu nic się nie dzieje. Ale spójrzcie też na to. Teraz to się zamienia w taką plastelinę, a teraz Rozalka Wam pokaże, co się dzieje, gdy po prostu rozszerzymy palce. I teraz spójrzcie. To może przecieka przez palce. Poczekajcie, to może... Poczekaj, to może jeszcze raz spróbujmy troszeczkę tak, jeszcze raz, bo to już troszeczkę tak wyschło, więc jest gorszy efekt, ale teraz Rozalka weźmie, ściśnie, mamy kulkę i się rozpływa. Rozpływa, spada to na blat, spójrzcie, to jest naprawdę super konsystencja, super jest. Wszystko zrobiłyśmy idealnie, kulka, no jak z plasteliny, dlatego że jak weźmiemy tak ręce, rozpływa się. I to normalnie na blacie jest jak wosk, tyle że normalnie schodzi. Normalnie schodzi, jak, nie wiem, jak plastelina, czy po prostu jak mąka z wodą. A więc polecamy Wam to zrobić w domu na pewno. Jeśli Wam się podobało, koniecznie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować i zostawcie komentarz, co byście chcieli zobaczyć jeszcze na naszym kanale. A więc do zobaczenia, cześć!